Pomnij, jakimkolwiek chodzi los tego życia szlakiem, że każdy tutaj się rodzi człowiekiem i Polakiem. I że dwie są święte rzeczy o sile apostolskiej. Piękny i dobry duch człowieczy w gorącej piersi polskiej. Dom to miejsce, do którego się wraca. Dom to przestrzeń, o którą trzeba się troszczyć. A Maria Konopnicka zapyta więcej. Kochasz ty dom? Rodzinny dom? Tak wiele otrzymaliśmy w spadku. Nie możemy tego zmarnować. Pomnażając to dobro, spłacamy tylko dług wdzięczności. Historia 19. edycji Nagrody Starosty Bielskiego to prawie 190 osób nominowanych. To 19 laureatów. To niezwykły panteon wybitnych osobistości. Wszyscy oni budowali i budują nadal zachwycający świat powiatu, o którym można powiedzieć, że jest niezwykły, że jest nieprzeciętny. Właśnie poprzez wyjątkowość tych osób. Kapituła spośród 10 nominowanych przez 10 gmin powiatu bielskiego po zapoznaniu się z charakterystykami i dokonaniami w głosowaniu tajnym wybrała na laureata 19 edycji nagrody pana Antoniego Mleczkę nominowanego przez gminę Wielamowice. Pan Antoni Mleczko. Laureat 19 edycji Nagrody Starosty Bielskiego imienia księdza Józefa Lądzina. Życzę Państwu, życzę sobie, życzę wszystkim, żebyśmy byli dumni z naszej wiary, z naszego Kościoła i z naszej Ojczyzny. Życiorysy naszych laureatów. W każdym z nich odbija się jakby iskra osoby księdza Józefa Lądzina. Jak mówi poeta, innej takiej ziemi w świecie nie ma. Dziękuję za uwagę.